pancerz? Tak, pewnie. Ale oczywiście, nie do przebicia. I wtedy samoloty odleciały. Kiedy wstałem, pomyślałem, że znalazłem się w piekle. Wysadzili górę, pogrzebali nas i siebie. O mój Boże, Mateo. Musiałem go znaleźć. Zszedłem więc do tego piekła. To był mój jedyny wybór. Musiałem znaleźć Matea. Mógł być wszędzie. Zabrałem się za pierwszą rzecz, która ukazała mi się przed oczami. W domkach byli uwięzieni nasi żołnierze. Musiałem ich ocalić. Chciałem znaleźć Matea. Mógł być wszędzie. Zabrałem się za pierwszą rzecz, która ukazała mi się przed oczami. W domkach byli uwięzieni nasi żołnierze. Musiałem ich ocalić. Nie
Zanim je ujrzeliśmy, usłyszeliśmy silniki. Nadjeżdżały pojazdy pancerne z fortu wroga. A ty przecież nie miałeś już czym się bronić. W domkach znaleźliśmy skrzynie z bronią. Przetrząsnęliśmy je i przygotowaliśmy się do walki. Czystą siłą woli oparliśmy się ich sile ognia. Domki były bezpieczne. Musiałem ruszać. Czy w którymś z domków znalazłeś Matea? Nie. Żołnierze mówili, że jego oddział dotarł dalej. Każda cząstka mnie chciała opuścić okopy, ale słyszałem nawoływania Włochów. Wiedziałem, że wśród więzionych mogą być moi przyjaciele. Gdzie nie spojrzałem, było już za późno. Szedłem sam wśród duchów. Nie wiem czemu, ale byłem pewny, że Matea tam nie ma. Widziałem takie rzeczy, skarbie, że sam już nie byłem pewny, czy żyję. Jakie rzeczy? Ogień wszędzie. Z fortu mogłem się dostać na dwa sposoby. Podziemnymi tunelami lub górą, naokoło, od tyłu. Nie od frontu? Nie miałem już pancerza.
byłbym bez szans.
jakimś czasie nie mogłem już patrzeć na te wszystkie ciała. Dotarł do fortu. Wciąż myślę o tym polu. Każdego dnia. Prawie już przestałem szukać. Zacząłem wierzyć, że Mateo zdążył uciec. I wtedy... Nie! Nie! Słyszysz mnie? Słyszysz mnie? On wtedy zginął, a ja żyję nadal. Kto decyduje o tych rzeczach? Do najlepszego, Mateo.